Grzegorz Debkę. Tajemnicze zniknięcie detektywa pozytywki. Wydawnictwo nasza księgarnia. Czyta Wojciech Malajkat. Drodzy słuchacze, pisarze przywiązują się do swoich bohaterów, a do niektórych nawet tęsknią. Tęskniłem do detektywa pozytywki przez wszystkie lata, które minęły od czasu napisania ostatniego tomu jego przygód. Tęskniłem tak bardzo, że postanowiłem dowiedzieć się, co też u niego słychać. A tu niespodzianka na dodatek przykra detektyw pozytywka gdzieś zniknął. Czy to znaczy, że nigdy już go nie zobaczę? Z nadzieją, że to tylko zły sen, życzę mimo wszystko miłego słuchania. Autor: Zagadka pierwsza Czyli Gdzie jest detektyw pozytywka? Pierwszą osobą, która zauważyła zniknięcie detektywa pozytywki, była pani Majewska. Jak to zniknął? Pan Mietek, dozorca kamienicy, w której mieściła się agencja detektywistyczna różowe okulary, znieruchomiał z miotłą w ręku. Przecież to nie jest królik, żeby znikać jak w cylindrze magika. Mówię panu, że zniknął! zasapała pani Majewska. Nie ma go od pół miesiąca albo i dłużej! Ale co też pani opowiada? Pan mietek oparł miotłę o podwórzową ławeczkę i przetarł rękawem spocone czoło. Mimo kończącego się lata wciąż było upalnie. Pożółkłe liście, wcześniej niż zazwyczaj opadały z drzew. Po bezhumurnym niebie płynęły na południe pierwsze ptasie klucze. Przecież dopiero co z nim rozmawiał? Umilkł i zmarszczył brwi. Dopiero co, czyli kiedy? Pani Majewska uśmiechnęła się z satysfakcją. Pan Mietek zerknął bezradnie w górę. Wybite w spadzisnym dachu okienko agencji różowe okulary nie było stąd widoczne. Nie dobiegał też stamtąd żaden dźwięk, a przecież czasami zdarzało się detektywowi pozytywce krzyczeć w emocjach, zwłaszcza gdy był bliski zwycięstwa w szachowym pojedynku z samym sobą. Tym razem Zamiast dopingujących zawołań na podwórze spływały usypiające dźwięki wrześniowego popołudnia, strzępy muzyki z mieszkania pani Ryczaj, odgłosy kłótni pomiędzy Zuzią i Dominikiem, pobrzękiwanie naczyniami, fragmenty wierszyka, którego malutka Asia uczyła się na pamięć.